Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Moi drodzy, dzisiaj taki odcinek trochę wyzwaniowy, jakby to po polsku, albo challenge'owy po angielsku, jakby to powiedzieć, ale nie do końca, bo to będzie odcinek o moich ulubionych polskich, pierwszych zdaniach, chociaż będzie dużo polskich, pierwszych zdaniach otwierających książki, otwierających nie tylko powieści, zobaczycie zresztą zaraz sami. I tak, jeszcze tytułem wyjaśnienia, bo dużo takich filmów się ostatnio pojawiło, między innymi u Zablokowanej, u Gosistu czytam, że tam pojedynek pierwszych zdań, że właśnie z nowych książek wybierały tam dziewczyny pierwsze zdania i na podstawie pierwszych zdań ustalały, co chcą czytać. Ja mam chwilowo tak, że niestety książek, które muszę przeczytać, mam już tyle, że mam już ich dosyć, po prostu wielką stertę. Więc stwierdziłem, że nie, takiego sobie czegoś nie zrobię. I na szczęście na kanale Znalezione, Przeczytane zobaczyłem, że jest taki filmik o ulubionych pierwszych zdaniach autorki, więc pomyślałem sobie, dobrze, to coś takiego to ja mogę zrobić jak najbardziej. Z tym, że w przeciwieństwie do niej, u mnie to jest tak, że chyba jednak większość tych pierwszych zdań pochodzi z książek, które jednak są w moich topkach ulubionych książek. Myślałem też o takich, których jakoś tam może no trochę mniej cenię, albo no nie są moimi ulubionymi, ale zresztą sami zobaczycie, sami zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. I chyba też ja mam jednak więcej zdań krótkich. Tam chyba będą dwa wyjątki z takimi długimi zdaniami. To nie jest tak, że ja nie lubię długich zdań, bo uwielbiam w literaturze, ale jednak otwarcie i zakończenie powinno być krótkie i dosadne. Tak przynajmniej mi się wydaje. Będę je czytał, żeby nic nie pomylić, bo nie znam ich wszystkich na pamięć. Gdzieś tam mi się w głowie kojarzyły. I będę chciał też o nich mówić, no nie da się na pewno bez odniesień do książek, ale trochę tak jak właśnie na kanale Znalezione, Przeczytane i jak u profesora Bralczyka, on napisał kiedyś taką bardzo fajną książkę Leksykon zdań polskich, gdzie tam różne właśnie znane zdania wypowiadane przez polityków, przez pisarzy, ale on je analizował, co mnie zaskoczyło, wtedy pamiętam, tylko z takiej perspektywy, jakby składni, leksyki, tak, dlaczego tak zostało powiedziane, a nie inaczej, absolutnie nie odnosząc się do tego, kto je wypowiedział, w jakich okolicznościach, nie? Tak jak na przykład wziął zdanie teraz, urwamy, no to on tam się zastanawiał, dlaczego interpunktor, co to my, tak, i tak dalej, i nie pisał, kto to powiedział, w jakich okolicznościach, dlaczego to jest jedno z najbardziej zakłamanych zdań, tak jak się je interpretuje w naszej, po 89 roku w naszej przestrzeni publicznej, bo to wcale nie chodziło o to, co się wszystkim wydaje, że chodziło, ale to już temat na zupełnie inny odcinek, a ja przechodzę do 10 moich ulubionych pierwszych zdań i zaczynam od miejsca 9, dlatego że na jednym miejscu są dwa zdania ex aequo, ale jest wszystkich razem 10, jeżeli dobrze policzyłem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobra, zgadza się. I na miejscu 9 zdanie, które brzmi tak. W Buenos Aires za hirem jest pospolita 20-centowa moneta. Zdanie niezwykłe. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, no słowo zachir dla czytelnika z naszego kręgu kulturowego, który jeśli ma to szczęście, że nie zna w ogóle tej kultury wschodu, arabskiej, bo to jeśli dobrze pamiętam słowo z języków wschodnich pochodzące, a może się mylę, ale wydaje mi się, że tak, jeżeli treść opowiadania dobrze kojarzę, to jest to słowo tajemnicze. Co ono oznacza? Kogo ono oznacza? Może raczej kogo? My nie wiemy. I spodziewamy się, no jeżeli o tym będzie opowiadanie, to że to będzie coś niezwykłego. Tymczasem w pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że w Buenos Aires za hirem jest pospolita 20-centowa moneta. Co więcej, jak to w Buenos Aires za hirem? To co to znaczy? To są jakieś inne zachiry jeszcze? Że gdzieś indziej coś innego jest tym zachirem? Świetnie, zdanie, które świetnie wprowadza w tematykę całego opowiadania i na te pytania
które my sobie stawiamy. Oczywiście znajdziemy odpowiedź, opowiadanie Borgesa zatytułowane Zachir. No wiem, że Coelho później napisał też jakąś powieść. Wiem też, że wielu się od Borgesa odbija, bo piszą, no nie wywołał we mnie emocji. Dla mnie jest to wybitna antyliteratura i wybitna literatura również, w jednym, dwa w jednym. Ale rozumiem, że ci, którzy szukają emocji w literaturze, to u Borgesa raczej ich nie znajdą, ale no nie taki był jego cel, prawda? Dobrze. Na miejscu ósmym zupełnie inny gatunek, chociaż gatunek to może po części nawet zbliżony, ale inny rodzaj literatury, bo to z literatury pięknej przeskakujemy do literatury popularnej, ale również kapitalne otwarcie. O, i to może jest taka książka, którą lubiłem, która mi się podobała i nadal pewnie mi się by podobała, ale no nie jest to jakaś topka mojego życia, tak? Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Oczywiście otwarcie opowiadań o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. No i zdanie, które myślę, że było tym jego pierwszym krokiem do ogólnoświatowej sławy. Zdanie bardzo dobre. No bo zobaczcie, później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy. Skoro mówiono, to musiało wydarzyć się coś arcyciekawego, coś bardzo ważnego, no skoro mówiono o tym. Musiało to być coś ważnego, coś związanego z tym człowiekiem, skoro mówiono, a to on stamtąd przyszedł, prawda? Więc zapowiedź zaraz na wstępie, no niby nic niezwykłego, przychodzi sobie człowiek od strony jakiejś bramy, ale będzie coś, za chwilę nastąpi coś, o czym będzie się mówiło. Więc my, czytelnicy, jesteśmy już nastawieni na to, że no jakaś niezwykła historia przed nami. Ale jedna ciekawostka. Czy ktoś z was może się orientuje? Ja teraz nie wiem, jaka była relacja, ale wydaje mi się, że powieść, o której teraz wspomnę, była napisana chyba wcześniej. Zapomniałem oczywiście, jak to ja mam w zwyczaju, sprawdzić przed odcinkiem, więc może gdzieś te książki mniej więcej na tym samym etapie powstały, ale prawie jestem pewny, że Sapkowski się bardzo mocno się wzorował na pewnej powieści, zaczerpnął z niej to świetne otwarcie. Nie wiem, czy to świadomie, czy nieświadomie, nie chcę tu mówić o brzydkiego słowa, na P używać, no powiedzmy, że była to inspiracja. Mianowicie chodzi mi o książkę Crimen Hena, która zaczyna się zdaniem brzmiącym następująco. Nadszedł ów człowiek od północnej strony, od wąskiej uliczki, co ją rymarze zajmowali. No nie ma tutaj wprawdzie tego, że mówili, później mówili, tak? Ale bardzo podobne są te otwarcia. Sapkowskiego jest nieco lepsze. Crimen znowu nie podobał mi się aż tak bardzo jak Wiedźmin. Jednak inne rzeczy Hena chyba bardziej trochę cenię. No ale opinię pozostawiam wam tutaj, na ile to mocna jest inspiracja i w sumie kto się kim inspirował. Na miejscu siódmym. O, i tu mam kolejne zdanie też z powieści, którą lubię, która w dzieciństwie na mnie wywarła dość duże wrażenie jako ekranizacja, jej ekranizacja przede wszystkim. Ale to na pewno nie jest moja topka ulubionych książek. Zdanie, które brzmi tak. Był raz pewien chłopiec, który nazywał się Eustachy Klarencjusz Skrap. I trzeba przyznać, że raczej na to zasługiwał. Słuchajcie, dajcie mi wszystkie książki Terry'ego Pratchetta, wszystkie książki Douglasa Adamsa, pokażcie mi wszystkie filmy Monty Pythona i nigdzie nie znajdę jednego zdania, które lepiej wyrażałoby ten złośliwy, ironiczny angielski humor. Bo mamy tutaj głównego bohatera, o którym już wiemy, że to nie będzie taki fajny protagonista. No i za chwilę się dowiadujemy, że to jest młody chłopak, który używa słowa asonans, jeżeli dobrze pamiętam, chyba asonans. I co więcej, wie, co to słowo oznacza. Fatalnie. Za chwilę zrobi jeszcze gorsze rzeczy, bo na przykład złapie mysz za ogon i wywinie nią młynka, tak? No jeszcze gorzej.
Ale jak to u Luisa? No bo to jest zdanie oczywiście z cyklu opowieści z Narni. Tutaj moja ulubiona część, czyli podróż wędrowca do świtu, która w wersji filmowej mnie zauroczyła. Później w tej wersji książkowej również też bardzo mi się spodobała. I tak jak mówię, ja nie jestem wielkim fanem i miłośnikiem Narni. Jednak te filmy, stare bardzo filmy, gdzieś tam w dzieciństwie w głowie zostały. Książki już aż tak bardzo się nie spodobały, chociaż ja chyba też wszystkich nawet nie przeczytałem. Ale ta podróż wędrowca do świtu ze względu na tę marynistykę to tak, bardzo była sympatyczna. Ale to pierwsze zdanie po prostu uwielbiam. Właśnie za tę ironię. No i na miejscu szóstym książka, która bardzo, bardzo blisko leży, tak mentalnie bym powiedział, ale na równych innych płaszczyznach też, obok Narni, no bo zdanie: w pewnej norce ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Nie pamiętam, z którego tłumaczenia wziąłem, przyznaję bez bicia to zdanie, bo wiem, że ono w różnych innych wersjach też funkcjonuje, ale dlaczego? Wiecie, ja na pewnych płaszczyznach chyba wolę nawet Hobbita niż Władcę Pierścieni, dlatego że oczywiście to jest historia znacznie prostsza i może właśnie dlatego jakoś tak silniej po latach do mnie przemawia, bo Hobbit bardziej jednak skupia się na tym wątku inicjacyjnym, bo Bilbo, który wyrusza w podróż, jest jeszcze niedojrzałym. No, nie chcę powiedzieć człowiekiem, no bo nie jest człowiekiem, tak? Ale on jest jeszcze niedojrzały, on dorośnie podczas podróży. To jest podróż, to jest powieść o wchodzeniu w dorosłość, o dorastaniu. On wróci jako ukształtowany dorosły człowiek. I dobrze, i źle ukształtowany, oczywiście, jak to wiemy. Później z Władcy Pierścieni. Oczywiście możecie mi powiedzieć, ale przecież z Frodem we Władcy Pierścieni jest dokładnie tak samo. Tak, tylko poza tym mamy we Władcy Pierścieni jeszcze mnóstwo innych różnych rzeczy. Natomiast Hobbit, no to jednak ta powieść, która tutaj odnosi się do mitu w taki, no bardzo, bardzo, bardzo mocno, skupiając się właśnie na tej historii bohatera, stawania się bohaterem, czyli de facto dorastania, tak? Wychodzenia poza siebie. I to zdanie to zapowiada, że to pewna norka i pewien hobbit, który za jakiś czas, za chwilę stanie się bardzo konkretnym hobbitem z bardzo konkretnego miejsca. Tak? Więc bardzo dobre zdanie, jak na początek opowieści mitycznej. Na miejscu piątym, i tutaj są dwa zdania, z książek, które tyczą się tego samego tematu. I tak jak widzicie, to są absolutne klasyki. Ja tak jak myślałem, to właśnie w tych książkach znajduję te najlepsze, najpiękniejsze zdania, które robią na mnie wielkie wrażenie. I tutaj będzie jeden wyjątek chyba od reguły. Tak jak patrzę na spis, to tak. Swoją drogą większość tych książek, jak widzicie, też jest stara. No cóż poradzić, jakoś z tej nowej literatury to niewiele w stanie jestem tutaj znaleźć. Jedna będzie chyba książka w miarę jeszcze nowa, taka z 10 lat może ma. Ale to zaraz. I tutaj dwa zdania. Pierwsze z nich, bardzo krótkie, tylko trzy słowa. Łódź się budziła. Oczywiście Ziemia Obiecana Reymonta. I drugie: jest takie miasto w Polsce złe. To rzecz jasna Bartkiewicz, a to nie rzecz jasna akurat, bo to możecie nie wiedzieć, macie pełne prawo nie wiedzieć. Bartkiewicz i Złe Miasto. Zbiór artykułów poświęconych Łodzi ogarniętej chaosem rewolucji 1905 roku. Bartkiewicz pisał to w momencie, kiedy już ta rewolucja wygasała, że on przejął w taki postapokaliptyczny krajobraz. Zaraz za tym zdaniem mamy cały taki piękny młodopolski opis właśnie tego złego miasta, kapitalny. Tam znajdziecie sobie w internecie, to w ogóle jest ciekawa książka. Czasami to było tak zestawiane, że tutaj no Reymont, Ziemia Obiecana, i Bartkiewicz, Złe Miasto. Ale trzeba pamiętać, że ten tytuł Ziemia Obiecana był przewrotny. No, żadna to była Ziemia Obiecana, tak? Więc naprawdę to tak i Reymont, i Bartkiewicz pisali, myśleli bardzo podobnie,
bardzo podobnie, nawet czerpali z podobnych źródeł. Jakby poszukać ich inspiracji w literaturze, to znajdziecie przynajmniej w jednym punkcie tę samą książkę, ale to jest też temat na inny odcinek. Jeśli kiedyś dojrzę do tego, żeby zrobić taką listę książek o Łodzi, literatury, fajnej literatury o Łodzi, to będę być może o tym mówił, ale to jeszcze wiele trzeba czasu, żebym się za to wziął. Gdzieś tam w głowie chodzi mi taki pomysł. I tutaj, słuchajcie, mamy właśnie tego Bartkiewicza, tak? Że jest takie miasto w Polsce i pauza, dwukropek, pauza. No jakie? Ładne, piękne, wielkie, wspaniałe, zachwycające, warte zobaczenia, intrygujące, złe. No kontrast pomiędzy tym ostatnim słowem, a tym, co było wcześniej, jest niezwykły. Więc niesamowite pierwsze zdanie. I z drugiej strony u Reymonta: Łódź się budziła. Jaki może być lepszy początek dla wielkiej powieści niż sam początek historii? Obudzenie się, otwarcie oczu, powstanie, tak? No jeśli zaczynać to od samego początku, czyli od przebudzenia. Dlaczego nie? No to świetny pomysł na początek, ale tutaj nam się budzi całe miasto. I tak jak ono jest uosobione na samym wstępie, bo Łódź się budziła, tak uosobione będzie w finale tej powieści, kiedy zostanie opisane jako polip, który się przyssał do ziemi, wysysa z niej to, co najlepsze, niszczy rzeczywistość, niszczy ludzi, tak? Więc piękna klamra uosabiająca w pierwszym zdaniu i w finale, w tym epilogu, tak? Powieści, no niesamowitej zresztą powieści, jednej z moich ulubionych, czyli właśnie Ziemi Obiecanej Reymonta. Dobrze, tu będzie mała przerwa, bo już aparat woła, żeby za chwilę ucinać, i przechodzimy do tych najlepszych z najlepszych pierwszych zdań. Teraz jak sobie o tym wszystkim myślę, to zdanie, które za chwilę usłyszycie, które jest na czwartym miejscu, to bym zamienił jednak z tymi z piątego, no ale już tak się wrzuciło do Excela, to tak zostanie. Bowiem na miejscu czwartym jest zdanie, które brzmi: cóż tam, panie, w polityce? Oczywiście Wesele Wyspiańskiego. Wyspiański miał ucho, zdecydowanie miał ucho do takich zdań skrzydlatych, można byłoby powiedzieć, do takich pięknych zdań, które przeszły do języka potocznego bardzo trafnie. To wielka zaleta u pisarza, pisać tak, żeby ludzie to powtarzali, to zdecydowanie. No inna sprawa, czy to rozumieją, ale to też temat na zupełnie inny odcinek. I to zdanie jest o tyle ciekawe, że ono, jakby to powiedzieć, w bardzo przewrotny sposób, ale jednak nakierowuje na tematykę dramatu, bo Wesele jest dramatem o polityce. Chociaż nie tak rozumiane, jak politykę rozumieją bohaterowie, którzy rozmawiają ze sobą w pierwszej scenie, tak? Ale faktycznie, może rzeczywiście w jakiś tu sposób ono nas kieruje w stronę tego, o czym Wesele będzie. Więc cóż tam, panie, w polityce? Na miejscu trzecim natomiast zdanie, które pochodzi z utworu, który bardzo, bardzo lubię. I rzeczywiście to jest moja absolutna topka, ale z tej części, która wydaje mi się jednak przegadana mimo wszystko, ale otwarcie ma niezwykłe. Pamiętam do tej pory, kiedy je przeczytałem, bo to był rok 96. Przeczytałem je znacznie wcześniej niż było w lekturach. To była chyba wczesna wiosna, bardzo akurat dzień jakiś taki ponury, na niebie była kometa Hubble-Bopa, więc doskonale pamiętam ten moment, jak ja wyszedłem, tak mając w głowie jeszcze parujący od tego pierwszego zdania, reszta utworu już nie była aż tak fascynująca, później dopiero się zaczęły rzeczy fascynujące, a zdanie to brzmi, a to może nawet z pamięci powiem: serce ustało, piersi już lodowata, oczy się ścięły i usta zawarły, na świecie jeszcze, ale nie dla świata. Kimże ten człowiek? Umarłym.
No, może to umarłym, to trochę wyszedłem poza pierwsze zdanie, ale jest to oczywiście otwarcie wiersza Upiór Adama Mickiewicza, który z kolei otwiera cykl Dziadów. Nie znam w literaturze lepszego stworzenia grozy pierwszym zdaniem. Autentycznie, z ręką na sercu, niczego lepszego nie znam. A jak dodać do tego jeszcze to kolejne zdanie, gdzie ten człowiek okazuje się wcale nie tak do końca martwy, tylko okazuje się upiorem, to jesteśmy już cali w Dziadach Mickiewicza. Niezwykłym dramacie i moim ulubionym. Bez wątpienia. Na miejscu drugim zdanie, które na pewno wszyscy znają i powiecie pewnie oklepane, ale cóż poradzić, że je uwielbiam i też jest to gdzieś tam z dzieciństwa jeszcze pamiętane, z jakichś pierwszych przygód literackich. I tak jak na miejscu ósmym był ten Sapkowski, czyli literatura popularna, to tutaj też literatura popularna, która jednak stała się literaturą piękną. Więc pewnie już wiecie, o co chodzi. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakąś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. I to chyba nie jest moja ulubiona część trylogii, bo moją ulubioną częścią jest Potop, ale to zdanie jest lepsze niż Był nasz w Młodzi ród możny Bilewiczów. Chociaż tam to też zapamiętałem. Pan Wołodyjowski się za to niezbyt tam, także po wyprawie po wojnie węgierskiej i tak dalej, się niezbyt tam ciekawie już zaczyna. Dla bohatera zresztą też niezbyt ciekawie. I natomiast jeżeli chodzi o Ogniem i Mieczem, to zwróćcie uwagę, rok 1647, trudno o bardziej nudne otwarcie powieści historycznej. Jak nam na wstępie autor mówi, dobra, to ta powieść będzie się w tym roku rozgrywała, nie? Ale po chwili mamy bardzo mocne uderzenie w czytelnika, że był to dziwny rok i że dziwne wydarzenia, które zwiastują, że będzie się działo, drogi czytelniku. Więc na wstępie wsadziłem cię w kolejkę górską i teraz jedziesz, bo będzie się działo. Więc świetne zdanie na początek. Jedno z najlepszych, jakie znam. A jakie jest to najlepsze? Bo do niego doszliśmy. No to jest chyba, to co ciekawe, to chyba najnowsza książka w tym zestawieniu, tak jak patrzę. Ale też już ma swoje lata. Wszystkie inne były tak, stare. No tu była w miarę nowa rzecz, jeśli Sapkowskiego uznawać za nowego. Tak to same starocie. A na samym wstępie, żeby już nie przedłużać. Rzecz nowa. Pewnie mógłbym je mniej więcej poprawnie zacytować z pamięci, ale żeby się nie pomylić, odczytam. 14 lipca 1924 roku. Tu przerwę. Napiszcie w komentarzach, kto już wie, o jaką powieść chodzi, bez sprawdzania w Google'ach. 14 lipca 1924 roku, gdy przyszli po mnie czynownicy Ministerium Zimy, wieczorem tego dnia, w wigilię mojej Syberiady, dopiero wtedy zacząłem podejrzewać, że nie istnieją. Oczywiście jest to lud Jacka Dukaja. Szczerze powiem, ja naprawdę długi czas się opierałem przed czytaniem Dukaja. Znaczy próbowałem czytać i uważałem, że jest to pisarz nieczytalny. Tak, dokładnie tak, nieczytalny. Nie to, że nieczytelny, ale nieczytalny, że tego się nie da czytać. Potem trafiłem na jakieś opowiadania, które przeczytałem i powiedziałem, okej, w miarę fajne, ale się tak zachwycać, czemu? No i potem trafiłem na lud. Przeczytałem to pierwsze zdanie i wiedziałem jedno, że jeśli reszta będzie na podobnym poziomie, to będzie powieść minimum dekady. I jak się okazało, reszta była na podobnym poziomie. Jest to jedna z najlepszych powieści, jakie czytałem w moim życiu, chociaż pamiętam, że jak w zestawieniu tych ulubionych książek u księgarki, to akurat lud się chyba nie trafił. Jeżeli dobrze kojarzę, no szkoda, bo może rzeczywiście powinien się tam trafić. A już nie pamiętam, czy go wymieniłem wtedy, czy nie. Ale na pewno, jeżeli chodzi o pierwsze zdania, to pierwsze zdanie z lodu jest najbardziej niesamowite, najbardziej niezwykłe. Myślałem tutaj nad jakimś zdaniem z Olgi Tokarczuk,
Chyba tym otwierającym Podróż ludzi księgi, bo ono jest też... Nie będę mówił z pamięci, bo pokręcę coś, ale ono jest też takie właśnie niezwykłe tutaj, niesamowite, podobne jak Dukajowe, podobne tutaj. Ja mam wrażenie, że Dukaj się kilka razy na Tokarczuk wzorował nawet, ale to też temat na inny trochę może odcinek. Ale to zdanie, w którym protagonista mówi nam, że zaczyna podejrzewać, że nie istnieje i on potem przez pół książki twierdzi, że go nie ma. I nie chodzi wcale tutaj o takie proste matrixowe, że ojej, tutaj może jestem tym AI albo nie wiem, czymś tam stworzonym. Nie, jak się później okaże, chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. No to jest niezwykłe, niesamowite otwarcie. I poza tym jeszcze te słowa. Wigilię mojej Syberiady. Czynownicy Ministerium Zimy. Jak to pięknie brzmi. To jest wielka powieść Dukaja. Powieść, która i na poziomie filozoficznym, i na poziomie fabularnym, i na poziomie językowym to jest absolutne 10 na 10. Nie dziwię się, że zgarnął za nią Europejską Nagrodę Literacką i tak mocno trzymam kciuki za jego tłumaczenie na język angielski, bo to może być książka, może, ale nie musi, może być książka, która otworzy drogę Dukajowi na wielki literacki świat. Tyle ode mnie. Oczywiście napiszcie w komentarzach o swoich ulubionych zdaniach. Ja tam widziałem już znalezione, przeczytane pod jej filmem. Tam mnóstwo ludzi też właśnie pisało o swoich ulubionych zdaniach, więc część pewnie, bo poznawałem, że mamy wspólnych widzów. Część pewnie by napisała to samo u mnie, ale no, ja wymieniłem zupełnie inne zdania i tak jak mówię, listę sobie zrobiłem wcześniej, zanim obejrzałem ten film znalezione, przeczytane. Nie powtórzyły nam się w ogóle, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze. Dobrze. To by było na tyle. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.